Wtorek, 27 czerwca, Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Są wyniki sekcji zwłok 17-latka z Chorzowa znalezionego w przecznicy ulicy Mariackiej w Katowicach. Sekcja potwierdziła, że na ciele chłopaka nie było żadnych obrażeń. Prokuratura na razie nie ujawnia, co było przyczyną jego śmierci. Fatima Orlińska. Jak poinformował prokurator prokuratury rejonowej Katowice Południe Sławomir Barnaś, protokół posekcyjny powinien otrzymać w środę około południa. Wtedy będzie można mówić o przyczynach śmierci 17-letniego chorzowianina. Sekcja zwłok potwierdziła wstępne ustalenia, że na ciele chłopaka nie ujawniono obrażeń, co może wykluczać udział osób trzecich. Prokurator przekazał, że obecnie przesłuchiwani są świadkowie, a policja gromadzi materiał dowodowy. Dla rozwikłania zagadkowej śmierci 17-latka obok sekcji zwłok kluczowe mogą okazać się badania toksykologiczne, które również zostały zlecone przez prokuraturę. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Świadczenie 800+ już obowiązuje, nic bardziej mylnego, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju regularnie dzwonią lub przychodzą osoby, które myślą, że świadczenie zostało już podniesione. Szczegóły Paweł Jędrusik. Takich sytuacji w ostatnim czasie jest sporo. ZUS przypomina jednak, że na razie nie ma żadnych przepisów, które pozwalają na takie wypłaty. 800+ ma zacząć obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Zdarzają nam się klienci, którzy przychodzą i zastanawiają się, dlaczego otrzymali 500 zł, a nie 800. I my szeroko informujemy, że jeżeli nic nie zmieniło się w przepisach, to dalej świadczenie, które wypłacamy rodzicom, to jest 500+. Przypomnę, że rozpoczęliśmy już wypłatę świadczeń na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do końca maja przyszłego roku. Przypomnijmy, 800+ to jedna z kampanijnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. W maju ogłosił to prezes PiS Jarosław Kaczyński. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Licytacja na pieniądze w kampanii przewija się już od kilku tygodni. W odpowiedzi na propozycję PiS lider PO proponował. Proponuję i to jest to, sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Dwa, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Na to, żeby 800+ weszło jeszcze przed wyborami, się jednak nie zanosi, ale na to, że będą padać kolejne obietnice, to na pewno. Od początku roku w całym kraju doszło do ponad 500 wypadków z motocyklistami. Zginęło w nich 44 użytkowników jednośladów. I o ile statystyki wypadków ogólnie pokazują, że jeździmy bezpieczniej i jest lepiej, to nie dotyczy to motocyklistów. W województwie śląskim od stycznia co miesiąc zginęła średnio jedna osoba prowadząca motocykl. Do ostatniego poważnego wypadku doszło w minioną niedzielę. Fatima Orlińska. Do tragicznego wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego doszło w niedzielę 25 czerwca w Paniówkach. Najprawdopodobniej błąd popełnił kierowca jednośladu, choć biegli wciąż analizują sytuację i o jednoznacznej przyczynie śmiertelnego wypadku na razie trudno mówić. Jak wynika z ustaleń biegłych, obydwa pojazdy były w dobrym stanie technicznym. Z tego co wiemy, no to kierowca 41-letni jadący na motocyklu uderzył w tył pojazdu marki Toyota kierowanego przez 21-letniego kierowcę, który prawidłowo skręcał w prawą stronę. Więc nie wiemy, jakie były okoliczności tego do końca uderzenia motocykla w tylną część pojazdu. No niestety kierowca motocyklu poniósł śmierć. Jedyne co wiemy na 100%, no to kierowca Toyoty był trzeźwy, prawidłowo wykonywał ten manewr. Jak pokazują dane, do wielu wypadków z udziałem motocyklistów dochodzi wskutek niedostosowania przez nich prędkości do warunków, nieprawidłowego wyprzedzania oraz niezachowania odległości między pojazdami, co nie oznacza, że winni są wyłącznie kierowcy dwóch kółek. Kierowcy samochodów nas nie widzą. Nie jesteśmy po prostu zauważalni, nie patrzą po prostu w to lewe lusterko, że nadjeżdżający motocyklista po prostu, no jakby to nie powiedzieć, jest szybszy niż ten samochód. O, jest to kilka sekund, ale to są ułamki sekund, które są ważne właśnie w naszym życiu. Nie wiem, dlaczego tak jest spowodowane, że kierowcy samochodów po prostu, no ewidentnie tego nie lubią, jak się ich wyprzedza, wymija, czy się jedzie nawet środkiem w korkach, no po prostu, no... To jest troszeczkę takie żenujące, bo sam jestem kierowcą, tak jak mówię, czy rowerzysta, czy coś, no staram się
po prostu no, być też grzeczny i lojalny w stosunku do każdego uczestnika ruchu drogowego. Mężczyzna, który zginął w Paniówkach, jest 8. ofiarą śmiertelną w regionie wśród motocyklistów w tym roku. Tym samym wyznaczył pierwszy czarny punkt na policyjnej mapie wypadków drogowych w czasie wakacji. A to dopiero ich początek. Śląska Policja odnotowała od początku roku do 20 czerwca 96 takich zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki. Niestety zginęło 7 motocyklistów, a 98 zostało rannych. Nierzadko motocyklista, mając zielone światło, próbuje nawet przejechać na tym zielonym świetle, a kierujący samochodem, wykonując manewr np. skrętu, nie zauważy motocyklisty i w tym momencie mamy tak zwane zderzenie boczne. Motocyklista może w takim zdarzeniu nawet ponieść śmierć. I choć na śląskich drogach liczba ofiar w pierwszym półroczu 2023 roku zmniejszyła się o 2 względem poprzedniego, to w skali kraju statystyki są dalekie od zadowalających. Dlatego policja alarmuje, że na bezpieczeństwo motocyklistów bezpośredni wpływ mają również inni kierowcy. Zniszczone ponad 100 metrów barier energochłonnych i ogromne korki na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. To efekt wypadku z udziałem samochodu ciężarowego, do jakiego doszło nad ranem na wysokości Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło przed godziną 4 rano. Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą, na której przewoził ciągnik rolniczy, jechał w kierunku Krakowa. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka zatrzymała się dopiero na przeciwległej jezdni, na pasie w kierunku Wrocławia. W momencie przyjazdu naszych zastępów na miejsce zdarzenia działania prowadził już zespół ratownictwa medycznego, udzielając pomocy medycznej osobom poszkodowanym w tym zdarzeniu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zatrzymaniu czasowym ruchu na autostradzie A4 oraz usunięciu pozostałości barier energochłonnych oraz płynów eksploatacyjnych wyciekłych z tego pojazdu. Działania zostały zakończone przed godziną 6 nad ranem. W wyniku tego zdarzenia kierujący doznał obrażeń, musiał być hospitalizowany, został przewieziony do jednego z katowickich szpitali. Na chwilę obecną obrażenia te nie wskazują na stan zagrożenia życia, natomiast musiał być hospitalizowany. W tym pojeździe ciężarowym jeszcze był pasażer, jednak na chwilę obecną nie uskarża się on na żadne dolegliwości, więc w jego przypadku hospitalizacja nie była wymagana. Służby porządkowe miały dużo pracy nie tylko z płynami eksploatacyjnymi, które wyciekły. Bariera energochłonna, w którą uderzył samochód ciężarowy, rozpadła się na wiele elementów, które trzeba było pozbierać z drogi. Odcinek autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości AWF został odblokowany dopiero około południa. Praca na etacie to bezpieczeństwo, jednak własna działalność gospodarcza kusi wizją rozwoju i samodzielności. Realia często zaskakują, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zorganizował warsztaty pozwalające na zmierzenie się z wyzwaniami, jakie napotykają osoby otwierające firmę. Czy gra symulująca pierwsze kroki w biznesie może pomóc i dodać pewności siebie? Sprawdzała Karolina Komada. Pierwsze pieniądze, ale i straty to konsekwencje prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy warsztatów Sprawdź Twój pomysł na biznes, na razie w teorii, mieli okazję zmierzyć się z sytuacjami, z jakimi spotkają się podczas prowadzenia małego biznesu. Uczestnicy doświadczają symulacji gry biznesowej. Ma im to pozwolić skutecznie kształtować postawy przedsiębiorcze. W nasze spotkanie, w nasze szkolenie wpletliśmy też elementy związane bezpośrednio z wnioskiem o dotację na działalność gospodarczą. Dzięki temu uczestnicy będą mogli lepiej przygotować wniosek, no i też przybliżyć się do otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne poprzez interakcje z innymi uczestnikami, ćwiczeniem negocjacji i symulacji przygotują się na liczne wyzwania. Też mamy okazję wytłumaczyć uczestnikom, jak ten wniosek wypełnić, żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się błędów. Oczywiście poruszane są różne też tematy już z prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów, zatrudniania pracowników.
Jednym z uczestników był Jakub, który zamierza otworzyć własną firmę budowlaną. Warsztaty są super, bardzo polecam je ludziom, którzy też kiedyś będą chcieli na nie przyjść. Nauczyliśmy się bardzo dużo, jak mniej więcej prowadzić firmę, co do opłat pracowników, jak to wygląda z pozyskiwaniem zleceń, z marketingiem, z zarobkiem, także jest dużo przydatnych informacji. Uczestnicy poruszali też kwestie związane z marketingiem, kredytami oraz innymi typowymi problemami, choćby z tym, co zrobić w przypadku, gdy pracownik pójdzie na L4. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach jest pierwszym, który zdecydował się przetestować innowacyjną grę dla zarejestrowanych bezrobotnych. Otwarta pracownia rzeźby i ceramiki w Katowicach, dziś otwarta już nie tylko z nazwy. Jeżeli ktoś ma ochotę samodzielnie stworzyć dzieło sztuki, to miejsce dla niego. W pracowni będzie można także obejrzeć wystawę i odkryć w sobie pasję, biorąc udział w warsztatach. Karolina Komada. Miejsce, do którego zaproszeni są nie tylko zainteresowani sztuką, ale też ci, którzy chcą przyjrzeć się, jak powstają rzeźby i ceramika. Życie pana Wojtka na zawsze odmienił wypadek, gdy był niemowlęciem. Miał niespełna miesiąc, gdy został poparzony. Od ponad 30 lat poprzez sztukę stara się zmierzyć z tym, co go spotkało. To zdarzenie z moim wypadkiem, nie? Z tym, że musiałem jakby przejść przez siebie, przez to odrzucanie, bo wyzwiska, no wszystko, co się tylko tam da. Sprawiło chyba, że próbuję to wyrażać, że próbuję dotykać takich miejsc, gdzie jest odpowiedzi szukać na to. Dlaczego? Nie? No bo bardzo długo nie rozumiem, dlaczego ja tak mam. Prace artysty ukazują cierpienie, śmierć, ale też i miłość. Poprzez otwarcie pracowni artysta chce inspirować innych. Wojtek zawsze myślał o tym, żeby, tak jak też już mówił wcześniej, mieć kontakt z ludźmi. Bardzo lubi rozmawiać, dzielić się sobą, swoim doświadczeniem bogatym, życiowym, swoją sobą po prostu. No i myślę, że takie miejsce daje tą możliwość, że właśnie przy pracy będzie mógł też rozmawiać, będzie mógł też kogoś nauczyć czegoś, nie wiem, przekazać swoje umiejętności. Pracownia ceramiki i rzeźby powstała przy wsparciu programu Lokalna Kultura, który koncentruje się na pomocy finansowej twórcom chcącym pozytywnie wpłynąć na krajobraz kulturalny miasta. W ramach pracowni przewidziano nie tylko wystawy i warsztaty, ale też występy muzyczne. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.